Dzień dobry i dobry wieczór. Otwieramy ósme wydanie nowego tygodnika kulturalnego. Jesteśmy w sieci, jesteśmy w wyobraźni. To może być dzień, to może być noc. Chociaż teraz, kiedy siedzimy w centrum imienia Andrzeja Wajdy, centrum filmowym, to jest dzień i za oknami Warszawa właśnie żyje pełnią życia, co pewnie będzie słychać od czasu do czasu. A przy wspaniale zastawionym stole siedzą już krytyczki i krytycy tygodnika. Katarzyna Borowiecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Ewa Świerżewska, krytyczka, no właściwie nie wiem, miłośniczka kultury dziecięcej, tak powiem, a nie krytyczka. Tak jest, nie... dzień dobry. Niekrytyczny krytyk. Adam Gawęda, chcesz być krytykiem, czy... Cześć, wszystko mi jedno. To w takim razie powiem, że jak zawsze zachwycający i zadowolony fan komiksów. Szymon Kloska, dzień dobry, dobry wieczór. Ja chcę być zachwycający i zadowolony. No Szymon więc Kloska. Właśnie. To jesteś krytyczny. Pożeracz literatury w każdej możliwej pozycji, w każdym miejscu na kuli ziemskiej. No i na końcu, ale to oczywiście nie oznacza, że ostatni, Jacek Marczyński. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Specjalista od muzyki klasycznej i nie tylko. Chcesz być krytykiem? Mogę być czasami krytykiem. No dobrze, to zobaczymy, jak będzie dzisiaj z tymi propozycjami, które wybrałeś. Ja się przepraszam, jeszcze upomnę o miłośniczkę w takim razie kina. No dobrze, tak to mi się głupio zrobiło. Od razu ci oddaję krytyczne głos. Nowy tygodnik kulturalny. A propos miłośników, jestem też wielką miłośniczką od zawsze, przyznaję się, mam wielką słabość do Viggo Mortensena. Myślę, że zaliczyłam wszystkie filmy, które on do tej pory zrobił jako aktor, ale tutaj mamy sytuację absolutnie autorską. Tak, to jest jego, rzeczywiście absolutnie autorska, bo jeśli się spojrzy na IMDb i zestawi wszystkie funkcje, które przy tym filmie pełnił Viggo Mortensen, czyli reżyser, scenarzysta, zagrał w jednej z głównych ról, napisał też muzykę i ją wykonał, to rzeczywiście zawrót głowy. On długo czekał na ten debiut reżyserski i skoro widziałaś wszystkie filmy z Viggo Mortensenem, to też wiesz, że on, jeśli chodzi o tę swoją drogę aktorską, bardzo fajnie i mądrze wybierał. To znaczy widać, że to jest bardzo ambitny twórca. I on bardzo pięknie też spożytkował w kinie, takim może stereotypem pójdę, w kinie artystycznym swoją popularność, którą zdobył oczywiście, ponieważ wszyscy ci, którzy nawet kinem się jako nie najprzystojniejszy, interesują, najlepszy Aragorn. No oczywiście, Petera Jacksona. No ale także ostatnio w filmie Green Book. Przychodzi do mnie przecież... nocami Aragorn czasami. No ja też miałam dawno temu i powiedzmy, że ten etap już mam za mną, ale miałam plakat nad łóżkiem w akademiku. A tutaj rzeczywiście jest historia, to jest historia rodzinna, historia też Viggo Mortensen nie ukrywa, że to jest historia, która zawiera nowe elementy autobiograficzne. To jest historia takiego starcia właściwie między ojcem a synem. Viggo Mortensen w roli syna, syn ma na imię John i Willis, czyli ojciec, którego poznajemy także w retrospekcjach i widzimy, co tam w tej rodzinie się wydarzyło i dlaczego te stosunki są tak napięte, a mogą być już napięte na wejście, ponieważ ojca i syna dzieli... Oprócz genów to wszystko, dlatego że no, syn jest, głosował na Baracka Obamę, jest gejem w małżeńskim związku pozostającym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ojciec zupełnie inny światopogląd reprezentuje. Jest prawdziwym mężczyzną. No właśnie, jest takim prawdziwym mężczyzną, który nie lubi różnych bardzo mniejszości i także nie lubi... wydaje się kobiet, natomiast nie jest to do końca spełniony film moim zdaniem, natomiast jestem urzeczona tym, w jaki sposób wizualnie zostały oddane, to rzeczywiście jest pewna maestria tutaj była potrzebna do tego, żeby pokazać ten proces demencji i żeby pokazać to, w jaki sposób ojciec, grany znakomicie przez Lansa Henriksena, tutaj nie ma żadnych hamulców zupełnie, a to jest aktor, którego znamy zupełnie innego rodzaju kina, więc tak naprawdę pierwszy raz miałam okazję jego zobaczyć w takiej roli i to jest Tour de Force. Ciekawa jest przewrotka, jeżeli mogę ci tak wejść w słowo z tytułem tego filmu, bo po polsku on ma nadzieję w sobie, jest, czyli jest, jeszcze jest czas, tak się nazywa, a po angielsku zatytułowany jest Falling, tak? Czyli tak, to jest takie zapadanie się. Ktoś no, zapada niestety się w siebie, w tym przypadku ten właśnie ojciec staruszek. Jeszcze no tak, tylko... ale syn jednak, syn cały czas tam ma nadzieję, że z tego ojca coś jednak wykrzeszy i że się dogadają. Nieprawdopodobna jest cierpliwość, z jaką ten syn podchodzi do ojca. Ja byłam absolutnie
poruszona tym, bo cała ta retrospekcja też było pokazane, no on nie miał łatwo z tym ojcem i to, że nadal był w stanie być z nim, tak? Wyciągać do niego rękę, to było absolutnie wzruszające. No to jest dla mnie jednak mimo wszystko taki dramat trochę telewizyjny. Rzeczywiście do oglądania sobie, do kontemplacji na małym ekranie. Tak go oglądaliśmy właśnie. To prawda, tak, no, ale nie z takim zamiarem go Mortensen jednak kręcił, bo operuje się dużo zbliżeniami, bardzo dobrze, bo wtedy można kunszt aktorski obydwu tych wykonawców głównych ról zobaczyć. Natomiast no, to wciąga, ale myślę, że czy nam mówi coś więcej poza tym, poza sytuacją, którą już wielokrotnie widzieliśmy w różnych filmach. Dokładnie, ja bym się z tym zgodziła i to niespełnienie, o którym wspomniała Kasia, ja bym interpretowała w ten sposób, że, no, bo to jest taka sytuacja, która jest w tym filmie cały czas tak traktowana jako szansa na pogodzenie się, czy też na prawdziwą rozmowę, ale jednocześnie mamy do czynienia z ojcem, który jest w demencji. Tak. Nie odpowiada za to, co mówi, nie odpowiada za reakcję i... No oczywiście w pewnym sensie każdy, kto doświadczył tego, że twój najbliższy człowiek zamienia się w kogoś, kogo nie znasz, no będzie miał ten dreszcz przez chwilę, ale potem te próby racjonalizowania tego, co jest nieracjonalne, no to jest takie coś, cały czas nie wiedziałam właściwie, w jakim obszarze się poruszamy, chociaż dobrze mi się oglądało ten film. Znaczy, wydaje mi się, że na poziomie scenariusza jest ten niedostatek, bo jeśli chodzi na przykład o prowadzenie aktorów, to tutaj i w mniejszych rolach warto wspomnieć, że Laura Linney się tutaj pojawia w roli siostry i także jest to piękna jedna scena, tylko mocna właśnie i też chodzenie na palcach i pewne blokowanie też... emocji w obecności ojca. I pojawia się tutaj też David Cronenberg gościnnie w roli proktologa. Nie wiem, czy wszyscy to zauważyli, ale to jest... Teraz rozumiem, dlaczego ta scena była tak celebrowana, tak się zastanawiałam. To podobno nie był żart, ale no tak to jest trochę odbierane, bo to jest scena pełna czarnego humoru. A zresztą Viggo Mortensen też nie zamierzał grać w tym filmie, no ale oczywiście na etapie zbierania funduszy okazało się, że jego nazwisko pomoże. Właśnie, bo wracając do tego wątku, że on w tyle tutaj miał funkcji, wszystkie te funkcje za darmo. Producent był zadowolony, że reżyser pracuje za darmo, że scenarzysta za darmo, że aktor za darmo, że kompozytor za darmo. Więc wszystko się tutaj splotło. Jeszcze jest czas do oglądania na VOD. Szymon, ostatnie zdanie? Tak, bo ja też mam poczucie, że ten film jest nie do końca spełniony, natomiast wybroniłbym go i broni go w moim przekonaniu to, o czym ty wspomniałaś, czyli kwestia odpowiedzialności, bo pamiętajmy, że ojciec, z którym my się spotykamy, jest ojcem nie cały czas w demencji, bo dzięki retrospekcjom poznajemy go też, jak był w pełni sił umysłowych, a nie był sympatyczną postacią wtedy również. Są tu też takie przebłyski jego autentycznej czułości wobec syna, poza dominującą autentyczną niechęcią i tak naprawdę trudno sobie nie zadać takiego pytania ocierającego się o jakiś wymiar etyczny, na ile gnojek, na ile dupek za swoją dupkowatość może być odpowiedzialny, bo rzeczywiście wydaje nam się oglądającym ten film, że to jest coś, na co on nie jest w stanie poradzić, niezależnie od tego, czy jest chory, czy nie jest chory. I jest tam taka sugestia, że sam dostał to od swojego ojca, więc prawdopodobnie mamy tutaj sytuację taką przenoszenia po mieczu. I to jest jakaś tam najciekawsza rzecz dla mnie w tym filmie, który generalnie rzeczywiście... No czegoś mu brakowało. Jeszcze jest czas w reżyserii Viggo Mortensena do oglądania na VOD. No ale to jest oczywiście teraz najnaturalniejszy chyba sposób posługiwania się kulturą, wszelkiego rodzaju streamingi, więc pewnie nikt się nie dziwi. Słuchajcie, tam jest jeszcze taka jedna rzecz, która często pojawia się w naszych rozmowach w ogóle. Młode pokolenie, które całkowicie nie poddaje się, czyli pomiędzy ojcem a jego dziećmi istnieje ta zależność, że one wolą przemilczeć, połknąć, a te dzieci tam cały czas, no... walczą, więc naprawdę to, jak rozumiem, jest globalne zjawisko młodych, którzy postanawiają wybić się mówić na niepodległość. Nie, tak. Nie dają się uciszyć. Słuchajcie, to jest dla mnie samej dziwne, że od razu przechodzimy do muzyki popularnej. I bardzo się z tego tak naprawdę cieszę. Zaczniemy może od albumu, który pasować będzie swoją melancholią do filmu, o którym opowiadaliśmy, czyli do albumu Blady Król, Bisza i Kosy, bo to jest no, płyta, o której ja mogę mówić w samych superlatywach. Od razu powiem, że mi się bardzo podoba, ale jest to płyta bardzo melancholijna i smutna. Warto Bisza, czyli rapera z dużym dorobkiem i bardzo uznanego w środowisku, rozpatrywać w przypadku tej płyty w kontekście takiego innego albumu,
który niebawem skończy 10 lat. To jest album Wilk Chodnikowy. I w związku z tym pewne nawiązania, które są pomiędzy treścią tamtej płyty, a tym, co teraz słyszymy na Bladym Królu, są bardzo ciekawe, ponieważ 10 lat temu nadzieja i wymyślanie tego, co będzie, kontrastuje się z rokiem 2021 i tym, co jest. I co zostało z tych nadziei i planów i wielkich idei. I myślę, że te hasła jak sukces, wolność, bycie sobą bardzo ciekawie właśnie w twórczości Bisza się zmieniają. Dodam tylko, bo widzę, że tak patrzycie na mnie, jakbym spadła z kosmosu. Kompletnie wam się nie podobał ten album? Nie, tylko mi się bardzo podobał. Twój zachwyt i entuzjazm jest tak, tak po prostu nas pobudza. I jeszcze powiem, kim jest Kosa, bo to jest Maciej Kosicki, to jest w ogóle niesamowity facet. To jest człowiek, który chciał, tak przynajmniej głosi legenda, powtarzana też przez Bisza, zostać realizatorem dźwięku, reżyserię dźwięku studiować, ale go nie przyjęto, więc został doktorem fizyki, wyobraźcie sobie, ale pasję muzyczną kontynuuje. No w każdym razie ten związek bitów Kosy i tekstów Bisza jest świetny, płyta jest nie nowoczesna, ale w takim najlepszym znaczeniu, czyli to jest tak robione oldschoolowo, ale mi to osobiście bardzo odpowiada, dziękuję. To może ja też trochę pochwalę, tylko takim swoim tempem bardziej melancholijnym. Znaczy, smutna to jest płyta, owszem, dość uniwersalna, bo on się nie odbija, nie wiem, tak w sumie mówię o tu i teraz, ale nie odbija się od tego tu i teraz. Nie ma tej pandemii, nie ma jakiejś walki, nie ma bańki internetowej, walki jednych z drugimi. Stara się być uniwersalny w tym swoim smutku. Czasami trochę traci dystans, bo go to przygniata, ale to, co mi się w tej płycie podoba, to teksty, one są dość poetyckie, dość zgrabne, wywija dobrze intelektualnie swoim głosem. Może nie jest to jakiś głos szczególnie muzykalny i można to robić inaczej albo lepiej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten głos pasuje do tego przekazu i łączy się z muzyką Kosy i myślę, że dobrze robi na nasze szare komórki słuchanie takiej melancholii, która jest dość liryczna i płynna. Może niektórzy są za starzy na taką płytę, może niektórzy za młodzi, no ale to możemy sobie tak deliberować. Mi się podobało. Ja jestem w sam raz na tą płytę, bo... Tu nie mówię o wieku, mówię o mentalności ludzi. No, ale ja w końcu jesteś specjalistką od dziecięcej kultury. Ja też nie mówię o wieku, dlaczego mnie o to podejrzewasz? Nie, zdecydowanie z dużą przyjemnością, choć ten smutek i właśnie melancholia przebijające gdzieś takie chwytały za serce. Ale gdyby ktoś jeszcze w ogóle się denerwował, co ten tygodnik, te boomerskie, opiniotwórcze dziadki robią, że dopiero teraz mówią o tej płycie, to przypomnę, że ona rzeczywiście ukazała się wcześniej, ale wyłącznie w preorderze w wersji fizycznej, a streaming jest od 4 kwietnia. Dlatego, aby mówić o płycie w momencie, w którym jest powszechnie dostępna, wzięliśmy się za Bisza. Koniec, kropka? Ja jeszcze mogę dołożyć to, że ja po pierwszym wysłuchaniu nie do końca byłam przekonana, ale potem zaczęłam się trochę, bo oczywiście kontynuacja jest taka, że były kolejne wysłuchania, zaczęłam się wgryzać właśnie w ten pejzaż tekstów. Powiedziałabym nawet taki pejzaż liryczny. I chwilami on jest, z jednej strony mi przychodzi do głowy słowo patetyczne, a z drugiej strony banalny. I trochę mi się przyczepiała jednak o wypijanie szali goryczy, ale jest tam też kilka tak uderzających tekstów, że dla tych uderzających i dla tych właśnie bardzo tę płytę polubiłam. Tam często się pojawia przywołana Nike z Samotraki. Nie wiem, czy pamiętacie ten posąg, że on nie ma głowy, nie ma rąk, tylko skrzydła. Ten symbol takiej wolności jest dosyć taki nie... Strana trochę ta wolność. Nie, ale tak samo jest to płyta rzeczywiście do posłuchania. Mi, jeżeli cokolwiek przeszkadzało w tej płycie, to o czym ty wspomniałaś, czyli ta jej oldschoolowość. Miałem wrażenie, że ta płyta po prostu niczym specjalnie mnie nie zaskoczyła, ale... posłuchać. No jest to kolejny rodzaj wypowiedzi, bo to oldschoolowe czy nie, ktoś chce coś nam powiedzieć i mówi, co go boli, prawda? Och, Boże, i dobrze. I co go tam smuci. Słuchajcie, bo widzę, że to wszystko będzie pasowało do kolejnej. A banał też kolejnej... jest elementem takiego życia i tego bólu i on też, banalizując czasami przekaz albo te teksty, jak momentami dla kogoś są banalne, to chyba dobrze, bo ten banał, my się od niego nigdy nie opędzimy, nie obronimy. On jest jednak takim sensem dla niektórych. Jest to jakaś kropka, czy trafuje? Nie ma żadnej kropki. Po prostu sobie płynę. Dajcie odkład. Stop. Ale to wszystko, co... co Adam powiedział, to pasuje też w sumie do kolejnej płyty, czyli do płyty najnowszej Króla. Album pod tytułem Dziękuję na pewno już w pierwszym odsłuchu wyróżnia to, że jest to płyta najdłuższa, jaką kiedykolwiek wydał ten artysta. Cierpiący na taki rodzaj natręctwa...
on cały czas pisze piosenki, pisze, wydając jedną płytę, już kolejną ma gotową, a tym razem tych naście utworów zdecydował się na jednym albumie wydać. I wszystko to, co tu było mówione o oldschoolowości, o tym, że nie znajdziemy tu, patrzę na Szymona, chociaż tego nie widać, że patrzę, ale patrzę i takimi bardzo długimi rzęsami naturalnymi oczywiście powiewam. I twarzą bez zmarszczek, nawiązując do komiksu, o którym będziemy mówić. Więc bez twarzy. Wszystkie takie pomysły właśnie z muzyki lat 80., 90., od saksofonu, przez to, co można zrobić z takim klawiszem parapetowym i naprawdę w ograniczonym instrumentarium i napisać album z piosenkami, które są przebojowe, ironiczne i zabawne. Tutaj na tej płycie Dziękuję się znalazło. Król się znalazł w takim, myślę, ciekawym momencie, bo przez chwilę przytuliła go ta wielka akcja, jak to się nazywało, Kasiu? Męskie granie. Męskie. Męskie granie. Bardzo męskie granie. I zachłysnąć się mógł, czy też spróbować, jak to jest, wziąć udział w takim wielkim pikniku, gdzie ta publiczność zawsze była. Czy to go jakoś zmieniło? Zawsze się zastanawiałam po drodze, kiedy widziałam, jak rosną mu te słupki, odsłuchy i oglądalność na YouTubie. I wydaje mi się, że nawet jeżeli zmieniło, to na chwilę może jakiegoś się dostał w głowie zamroczenia, ale wrócił już na tą ścieżkę ironii, dystansu i czegoś takiego, co on wyjątkowo łatwo robi, czyli właśnie pisania piosenek. No, dla mnie to jest album kompletny. No to jest niewątpliwie bardzo utalentowany artysta. Ja go cenię może... Powiem, że mówi Jacek Marczyński, to jego upojny głos. I mówi poważnie, nie to, co mówię my, poważnie, prawda? Tak, oczywiście. I nie będę tutaj refleksyjnie płynął, tylko powiem krótko, co mam do powiedzenia. Otóż ja uważam, że to jest po prostu znakomity autor tekstów. Rzadko dzisiaj się spotyka kogoś tak, kto pisze tak wokalne teksty. Znaczy one są świetne formalnie, jasne, czyste i jednocześnie no aż inspirujące do powstania do nich muzyki. A muzyka jest... Tak jak powiedziała Agnieszka, tam jest dużo różnych rzeczy nam dobrze znanych, ale świetnie, świetnie wymieszanych i tworzących też spójną całość. To jest płyta, która nie jest smutna. To jest płyta, która niesie ze sobą energię i niesie ze sobą dystans, który jest potrzebny, żeby tą energię przenosić. I to jest płyta, w której kiedy trzeba zaśpiewać, to się śpiewa i się śpiewa dobrze. I ten wokal jest dobrze kontrolowany. To jest też płyta, która... jest w pewnym sensie oldschoolowa, bo te zabawy z dźwiękiem, samplami, z tymi brzmieniami są fajne i tam i przywodzi jakieś starocia, ale dobrze przetworzone. I to jest też płyta, która dzięki wielu niedopowiedzeniom i dzięki zgrabnym tekstom też jest poetycka, tylko że nie sili się może momentami na lirykę, tylko właśnie na dystans, autoironię, trochę absurdu. Dobre to jest i można zatańczyć przy takiej autoironii i się nie wywalić. Tańczyć przy autoironii to jest plan na najbliższy weekend i wszystkie pandemii. Następne. Ale ja bym jeszcze dodała, że to nie jest też w pełni męska płyta. Bo przecież też oczywiście... Iwona. Tak, pojawia Król. Się. Właśnie ta liryka się rodzi fajnie między nimi, prawda? Tak, i to jest... Ja się mogę tylko podpisać pod wszystkim, co już zostało powiedziane. Bardzo mi się ta płyta podoba i te saksofony. Cudowne. Król, płyta, dziękuję, nowa płyta Króla. Dodam jeszcze a propos saksofonów, że nie wiem jak wy, ale ja kiedyś myślałam, że to jest okropne, a teraz uważam, że to jest świetne. I na przykład jest dokument o Tinie Turner, a w jej muzyce saksofonu i Davida Bowie nie brakuje, więc gdybyście chcieli odpalić, to przysięgam, że warto sprawdzić. Także jest dokument o Britney Spears, ale to jest dramatyczna historia, więc może nie teraz. Gdyby ktoś chciał, żebyśmy tak właśnie opowiadali o kulturze, jeżeli to jest ważne, nie tylko dla nas, to po pierwsze dawajcie znaki w social mediach, ale też chciałam przypomnieć, że jesteśmy na Patronite. Tam można wspierać Nowy Tygodnik Kulturalny. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy... No nie wiem, jak to powiedzieć niepatetycznie. Wierzą w to, że rozmowa o kulturze jest istotna. I przechodzimy do muzyki klasycznej. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od kobiet, dobrze? Jacku, mam taką prośbę. Bo nam się strasznie męski ten zrobił ten tygodnik. Tu też pojawia się saksofon. Wychodzimy, Jacku. Tak. Wychodzimy, trzeba ratować. Wspaniała dyrygentka, kompozytorki. No i co mamy? Płyta się nazywa Polish Heroines of Music, czyli polskie bohaterki muzyki. No, tytuł jest trochę patetyczny, żeby się tak tego patosu nam nie zabrakło w tym tygodniku. Ale to jest przypomnienie kilku wybitnych postaci kompozytorskich w naszej muzyce XX wieku i dzisiaj. Cztery kompozytorki, cztery pokolenia, a właściwie tu jeszcze jest piąta bohaterka, bo tu
Pierwszy utwór Elżbiety Sikory jest dedykowany Wandzie Landowskiej, postaci może trochę zapomnianej, ale bardzo ważnej dla muzyki świat europejskiej w pierwszej połowie XX wieku, bo to była znakomita klawesynistka. Jedna z tych artystek, które zapoczątkowały modę na odkrycie muzyki dawnej we właściwym brzmieniu. I do dzisiaj ona jest autorytetem dla wielu światowych interpretatorów muzyki dawnej. Jej poświęca swój utwór Elżbieta Sikora, ale żeby było zabawniej, nie, instrumentem solowym nie jest tutaj klawesyn, tylko gitara. Jak powiedziała Elżbieta Sikora, bo utwór jest świeży z 2016 roku. No, były to przywołania brzmień gitary Jimiego Hendrixa. Takie ciekawe połączenie muzyki klasy. Adam zdębiał w tym momencie, słysząc to porównanie. Nie, ja sobie płynę, tak słucham. Natomiast generalnie ta płyta nam uświadamia, że w muzyce, która była sztuką niesłychanie zmaskulinizowaną w XX wieku, były postacie tak wspaniałe jak Grażyna Bacewicz, której za granicą jej nazwisko uważano, że to jest nazwisko wyjątkowo męskie, że to jest Mister Bacewicz. I tak zresztą pisano do niej, adresowano listy do Polski. Jest właśnie Elżbieta Sikora, jest Hanna Kulenty i najmłodsza Agata Zubel, czyli ta właściwie dzisiaj postać, nie chcę mówić numer jeden, ale jedna z najważniejszych postaci dzisiejszej muzyki tworzonej. Artystka, która przekroczyła niedawno 40, więc jeszcze jest absolutnie to pokolenie takie bardzo wznoszące się, jeśli chodzi o możliwości twórcze. Do tego wszystkiego jeszcze Marzena Diakun, czyli kobieta, która prowadzi nowe pokolenie dyrygentek do światowej muzyki Polek, obok Marty Gardolińskiej, na przykład Marty Kluczyńskiej. No jest tych kobiet, które za ten dotychczasowo męski zawód się wzięły z dużym powodzeniem. To nie jest płyta tylko taka ciekawostka, no, żeby się pochwalić. Mamy kobiety, one komponują i w ogóle komponują tak wspaniale. Nie, to jest płyta z dobrą muzyką. Ja muszę powiedzieć, że słuchałem tej płyty na Spotify, nie miałem w rękach oryginału, więc nie rozumiem do końca kuratorskiego pomysłu dobrania tych kompozycji takich, a nie innych, ale ty powiedziałeś o przypomnieniu postaci, a tu są przecież XXI-wieczne też utwory. No mnie zachwycił ten drugi utwór na płycie, absolutnie w porównaniu z pozostałymi taki trochę easy listening miałem wrażenie, bo natychmiast wpadł mi w dość toporne ucho. Natomiast te ja dwa też mam toporne ucho i numer dwa też do mnie przemówił. Numer dwa to będzie Hanna Kulenty, to jest tak? Absolutnie kocham Hannę Kulenty. Te dwa instrumenty wiodące z tą cichusieńką przez większość utworu orkiestrą w tle, no brzmiało to absolutnie fantastycznie i to jest rzecz sprzed dwóch lat. Tego, tak, co... ale dodajmy jeszcze Hanna Kulenty, to jest to średnie pokolenie, bo to jest rocznik 1960-61, więc to jest to średnie pokolenie. Gwoli umiejscowienia historycznego, ale... Ja bym się przyłączył do Szymona. Tak naprawdę to tylko ten drugi utwór zrobił na mnie wrażenie i do mnie jakoś przemówił emocjonalnie. Oczarował mnie tam taki kompozyt, połączenie saksofonu z orkiestrą i z towarzyszącym temu też fortepianem, ale ten saksofon to sopranowy saksofon grający wysoko, pięknie się w to wpisywał. Kulenty miała też mariaże z muzyką filmową i ta filmowość też tej opowieści muzycznej, którą nam serwuje, też do mnie przemówiła i to uruchomiło moją wyobraźnię. Inne utwory no, na mnie nie podziałały. Smutna buzia tutaj pojawia się u mnie. Mi ta płyta bardzo się podobała i muszę powiedzieć, że Marzenę Diakun odkryłam pewnie za późno i wstyd się przyznawać, że w okolicy paszportów polityki. No ale od tego momentu zaczęłam bardzo się interesować tym, jak ona myśli o właśnie byciu dyrygentką, o relacji z orkiestrą, którą nazywa smokiem o wielu głowach. No i w ogóle jak bardzo ciekawą przygodą może być prowadzenie i wykonywanie utworów, które teoretycznie wszyscy znają i już były wielokrotnie grane. Ja jestem na tak. No ja tylko dodam już, jak wspomniałeś Marzena Diakun, że właśnie niedawno Marzena Diakun została dyrektorką Orkiestry Symfonicznej Miasta Madryt. Dokładnie. Mają a, chcielibyście w Madrycie pomieszkać. No, trzeba było studiować dyrygenturę. To jeszcze trzeba było studiować. W ogóle studiować, tak. Ale to teraz na deser niejako Polish Romantic Guitar, Mateusz Kowalski, młody, klasyczny gitarzysta i jego bardzo delikatne dźwięki. No, to jest dla mnie płyta odkrycia. Ja sam przyznaję się, że dzięki tej płycie wkroczyłem w muzyczny świat, o którym niewiele wiedziałem.
Polish Romantic Guitar, czyli polska gitara romantyczna, przypomina nam, a właściwie odkrywa to fakt, że gitara była bardzo popularnym instrumentem w XIX wieku, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. No my tego odpryski mamy również na przykład w Zemście Fredry. Przypominam, że Papkin w testamencie, najcenniejszą rzecz, jaką miał to do przepisania, to swoją gitarę. Natomiast ta płyta pokazuje nam kilku muzyków, gitarzystów i kompozytorów, którzy w pierwszej połowie, głównie w pierwszej połowie lub w połowie XIX wieku odnosili ogromne sukcesy za granicą, w Europie. Przypomnę, że Stanisław Szczepanowski to był nadworny gitarzysta na przykład królowej Wiktorii. Że Felix Chorecki był świetnym wirtuozem, którego niestety kontuzja ręki wyłączyła z czynnego grania, ale osiadł w Edynburgu i tam nauczał i zyskał sławę w Europie. Że Jan Nepomucen Bobrowicz, to z kolei gitarzysta, który osiadł w Dreźnie, założył też wydawnictwo książkowe i kilkaset tytułów wydał, które potem potajemnie do Polski przemycano. To postać ogromnie znacząca dla kultury emigracyjnej XIX wieku. Oczywiście gitara była wówczas takim instrumentem salonowym. Na tej gitarze się grywało na wieczorach w salonach. Na tej gitarze się często również improwizowało. Ależ powiedzmy sobie, Chopin też w paryskich salonach wieczorami dla towarzystwa improwizował. No to był taki rodzaj muzykowania, zabawy muzycznej. Także te utwory, które mamy tych kompozytorów tutaj i gitarzystów, to nie są oczywiście wielkie dzieła, to są właśnie często improwizacje, często wariacje. Na przykład jest bardzo ciekawa taka wariacja na temat Mazurka Dąbrowskiego, który Szczepanowski podobno grał tę improwizację w 1840 roku w Paryżu, między innymi dla Adama Mickiewicza. Jest tu również dużo transkrypcji na gitarę utworów Chopina, mazurków. No oczywiście, bo to wszystko było, bo Szalin to też muzyka po prostu taka przebojowa w tamtych czasach. Także niby rzeczy niewielkie, nieduże, ale to uważam, że no, odkrywamy świat, o którym właściwie nie mieliśmy pojęcia. Taka też tak. Delikatna jest... Gitara. Chyba, że Hendrix ją ma w rękach i przywali. Nie, ale i chodzi o to, że możesz sobie zrobić takie szalone party w domu, ale tak sąsiedzi się nie zezłoszczą, jak puścisz tam płytę. Gitara i w ogóle chyba protoplaści gitary byli bardzo popularni. I taka dworska muzyka pląsająca, plumkająca, gdzie się tańczyło do kotleta albo do dzika wielkiego upolowanego, to chyba była właśnie gitara. To, co mi się na tej płycie nie podoba, to właśnie to przełożenie Chopina w te czasy i te brzmienie Chopina za pomocą gitary do mnie nie przemawia, bo ono jest takie pląsające i jednak fortepian i to brzmienie, które zostało odebrane przez gitarę, fortepian to jest to i te improwizacje, te dolne rejestry na fortepianie, no niestety gitara tego nie potrafi. Mimo, że to jest dobrze i z wirtuazerią zrobione, odtworzone, to Chopin tutaj na tej płycie do mnie w ogóle nie przemawia i jest taki trywialny i trochę właśnie pląsający i dworsko brzmi i staroświecko. Natomiast... Ale to chyba gitara jest bardziej skomplikowanym instrumentem, Jacek, nie? Gitara jest bardziej skomplikowanym instrumentem. Trudniej na gitarę niż na... O jeden, drugi strunowy, tylko tu młoteczki walą, a tu się szarpie. I od tego szarpania czasami te dźwięki nie są takie poważne. Chyba jednak, ale na gitarze cuda chyba jednak bym wolał walić w te młoteczki. No w te młoteczki, nie? Ta powaga. Natomiast utwór numer 11, nie wiem, czy się wsłuchaliście, on jest zaskakujący, bo to jest Chopin, ale on brzmi jak latino. Jakbyśmy się na Kubę przenieśli dzięki tej gitarze. On tak już nie, do Tulum, do Meksyku, tak jesteśmy już, celebrytami, tam tak, jesteśmy. Tak już pląsa i tańczy, że miałem wrażenie, że to jest muzyka kubańska, że to jest jakieś latino, że już, to jest już jakiś kompletny odlot. Natomiast inni, do których gitarze jest dużo bliżej, wypadają naprawdę fajnie i dobrze się tego słucha, jest i liryczne i przemawia do mnie. Natomiast no, z tym Chopinem. To oprócz utworu 11, gdzie byłem na Kubie, to nie. Nie, to ja też miałem takie poczucie, że te covery Chopina, takie... No to nie no, są covery, trudno, no to no dobrze, transkrypcje będzie, no. Trudno się nie uśmiechnąć i jakoś trudno jest poważnie to potraktować, szczególnie, że to brzmi zupełnie inaczej zagrane na fortepianie. Natomiast tak, ja też zdębiałem, słuchając tej płyty, muszę przyznać, bo Papkin Papkinem, ale jakoś nie miałem w obrazie swojej głowy jakiegoś takiego XIX-wiecznego, romantycznego wspomnienia, żeby ta gitara na salonach się pojawiała. Wychodzi na to, że rzeczywiście tam była. Po prostu pamięć z wiekiem szwankuje, musicie się z tym pogodzić. Mateusz Kowalski, Polish Romantic Guitar,
Jeszcze słówko, Kasia, dobrze? Bo ja tylko bym chciała, oczywiście można te transkrypcje chopinowskie potraktować jako ciekawostki, ale no właśnie trzeba oddać też tutaj wykonawcy sprawiedliwość i jednak mimo wszystko docenić wirtuozerię, bo ja miałam taki etap w swoim życiu, że chodziłam, grałam na gitarze, ale właśnie nie jak Jimi Hendrix niestety, tylko klasycznie. Bardziej jak Mateusz Kowalski. I wiem, nie, no niestety. Bardziej jak Katarzyna Borowiecka grałam niestety, więc to się szybko skończyło, ale wiem jak to jest, no wiem z czym to się je po prostu, więc naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, bo rzadko takiej muzyki słucham i rzadko docieramy do, w ogóle do muzyki gitarowej, klasycznej, a było to dla mnie miłe odkrycie. No a ta warstwa historyczna to jest w ogóle rzeczywiście, no, rzeczywiście Mateusz fascynująca. Mateusz Kowalski to bardzo zdolny muzyk i zresztą pamiętajmy, że gdzieś obok niego jest dużo młodych polskich gitarzystów. To jest instrument popularny wśród tego nowego pokolenia muzyków. Naprawdę? Tak. No dobrze. Gitara klasyczna oczywiście, nie Hendrix. Pobudziłeś moją wyobraźnię. Teraz przechodzimy do świata komiksu. Wanda Hagedorn i Twarz, Brzuch, Głowa to jest kolejny, no właściwie jak powiedzieć, czy komiks, czy opowieść? Memuar. Memuar. Cudowne komiks, słowo. Proszę cię, komiks. Totalnie nie nostalgia. Czego tu brakuje, żeby to komiks nie był? No żeby chciałam tak bardziej, wiesz, jak mówisz więcej, to jesteś bardziej inteligentny, rozumiesz? Dobra, odlatuj. Nadrabianie słowami, pokrywanie niedostatków. Oddaję ci głos. Oddaję głos do studia, Adam. Ja założyłam dzisiaj czapkę, żeby nie było widać, że mam zmarszczki. O, mordę. Jakoś tak, jak dojeżdża do tego komiksu, bo ja nie jestem czytelniczką, a do czytelniczki masz dwie córki. Bardziej się zwraca tutaj autorka. Nie wiem, czy w ogóle jako mężczyźnie mi wypada, bo ja mogę nie rozumieć niektórych problemów w życiu. W lustro nie patrzyłem w poszukiwaniu zmarszczki. Nie wiem, na czym polega inteligencja kremu albo czemu trzeba sobie botoksować twarz. Jest mi to zupełnie obce, ale pewnie dlatego, że właśnie jestem z tego świata tych niedobrych mężczyzn. Natomiast niektórzy do tego komiksu podchodzą ironicznie, ale ten komiks jest zrobiony na poważnie. Już pierwszy komiks pani Wandy był komiksem na poważnie i był przepracowywaniem traumy. I ten komiks jest krokiem dalej. Tu jeszcze bardziej intymnie się otwiera i przepracowuje traumy, które towarzyszą jej od dzieciństwa, które są powiązane z toksyką wychowania, z toksycznym ojcem, z matką, która też no, nie stanęła chyba na wysokości zadania. Natomiast jako konstrukcja, jako narracja, nie mogę tutaj jakoś szczególnie chwalić. To jest dość chaotyczna opowieść, która się rozsypuje, tak jak rozsypuje się też życie. Może to pasuje po prostu do tej bohaterki. Jest to mocne zderzenie z rzeczywistością kobiety, która dostrzega, że się starzeje i blady strach na nią pada. Próbuje reperować swoją twarz i ta twarz i reperacja twarzy przenika do jej głowy. I ta głowa i wyobraźnia, jak ona o tym mówi, jest zatruta. Jest zepsuta, próbuje się ratować, zaczyna okłamywać najbliższych. Dzieją się tam rzeczy po prostu złe i straszne, o których no, trudno mi mówić, bo moja wyobraźnia jakoś chyba jednak nie nadąża. Potem podążamy w kierunku feminizmu i takiego zgorzknienia i wręcz poszukiwania nienawiści i wyzwolenia w sobie przez nienawiść tej całej złej energii, która w niej siedzi i jakiegoś ratowania się przed zapadaniem w rzeczywistość. Są nakreślone relacje z bliskimi. Mamy też rysowniczkę, która jest debiutantką i która rysunkowo radzi sobie nieźle, kiedy kreuje świat, natomiast radzi sobie dużo gorzej, kiedy ma kreować emocje, kiedy ma dokonywać jakiejś wiwisekcji twarzy bohaterów i te emocje przez te twarze przekazywać. No nie wiem, nie kupił mnie ten komiks, nie przekonał, nie otworzył światów, nie przeczytałem w nim niczego nowego.
Na pewno jest to ważne, intymne wyzwanie rzucone przez autorkę samej sobie. Na pewno też znajdzie się dużo czytelników, którym ten komiks pomoże, otworzy przed nim te strachy, światy, lęki, zaprosi do tego, żeby z nimi walczyć albo się jednoczyć, żeby coś w ogóle robić i działać. Natomiast no tyle niestety, nic dobrego. Dziewczyny? Nie, to znaczy ja z ciekawością słuchałam tego męskiego doświadczenia, bo zupełnie inaczej mi się wydaje, że kobiety czytają ten komiks. Myślę, że tutaj też jest clue tego wszystkiego, że kompletnie w męskim doświadczeniu nie jesteś w stanie odnieść tutaj tego do siebie, bo patrzysz w lustro i nie widzisz tych rzeczy, które bohaterka... Ten komiks tak dzieli na kobietę i mężczyznę, że zapomina o tym, że my jesteśmy wszyscy ludźmi, jesteśmy człowiekiem, że jednak to jest pewien konglomerat, jesteśmy homo sapiens. Chyba, że to już jest jakaś passé idea, nie? To jest tak, że oczywiście... Oczywiście odczytuję ten komiks także jako no nie tyle kontynuację, ale jednak pewną spójną opowieść z totalnie nie nostalgią. I jest to oczywiście opowieść o jakimś przepracowywaniu traum, tylko że one już wychodzą poza tę intymność, prywatność i poza dom rodzinny i poza relacje z matką, z ojcem i z siostrami, ale wchodzą w bardzo szeroką przestrzeń. No to jest próba intelektualizowania tego, co się dzieje i podczepienia to pod literaturę, pod feminizm, pod różne inne kierunki. Nie, właśnie tutaj się trochę zawiesiłam i sprytnie bardzo to wykorzystałeś. Ale tak po męsku po prostu. Chciałam, ty to powiedziałeś. Szukałam odpowiedniego słowa, no bo niestety tutaj wchodzimy już na pewną systemowość tego, w jaki sposób w procesie socjalizacji dziewczynki są programowane i te kolejne części ciała w tytule. No właśnie, może tak jest i może rzeczywiście trudno jest mężczyźnie odnieść się do tego, ale też mężczyzn różne oczekiwania dotyczące wyglądu spotykają we współczesnym świecie, ale zdecydowanie są większe dla kobiet. Ja tutaj generalnie trochę mnie nużyło być może to takie przeteoretyzowanie w tym komiksie, to, że rzeczywiście jest mnóstwo tutaj takich wręcz eseistycznych fragmentów, odniesień, chociaż ciekawe nazwiska się pojawiają, bo to może być takie kompendium, ja bym myślała, Rebeki Solnit, coś takiego, więc tak. Tutaj otwierają się różne rzeczy, ale wchodzimy też na taką płaszczyznę, z której nie każdy sobie zdaje sprawę, że nie wiem, czytając książki dla dzieci i bajki Andersena ilustrowane przez Szancera. Tu już wrzucam kamyczek do kolejnego tematu, który poruszymy. No też mamy do czynienia po prostu z pewną wizją kobiecości, z pewną wizją tego, jak kobieta powinna wyglądać i na czym się pokolenie Van de Hagedorn wychowywało. Być może jest to błahe, być może trudno jakoś się nad tym na poważnie pochylić, ale jednak no to musiałyśmy mieć takie, czy musiały mieć dziewczynki takie wąskie talie i z tego wynikały różne problemy na różnych płaszczyznach psychologicznych po cielesne, no więc... Poczekaj, tak, bo widzę, że się zbierasz, ale jeszcze jest to Ewa. Dla mnie bardzo intymna opowieść i rzeczywiście ja się z nią utożsamiałam, mimo bycia reprezentantką innego pokolenia na wielu bardzo płaszczyznach. Dla mnie było niesamowite to, że ona się zdecydowała, żeby aż tak się odsłonić, bo to jest nieprawdopodobnie osobiste. Czytając to i oglądając, zastanawiałam się właśnie, jak będzie nasza dzisiejsza dyskusja wyglądała i co panowie na to powiedzą, bo miałam takie podejrzenie, że może być to zupełnie w inny sposób odbierane albo wręcz nieodbierane przez mężczyzn, ten przekaz, który tam jest, ale on jest nieprawdopodobnie prawdziwy, chociaż uderzyło mnie to, że pojawiły się tam Szancera, bohaterki. Te ilustracje nigdy w życiu nie pomyślałam, ale też nigdy w życiu nie, widocznie nie wzorowałam się na nich. Tak, może nie chciałaś osiągnąć tego ideału. Źle na nie patrzyłaś po prostu okiem za mało feministycznym. Być może, ale jestem bardzo ciekawa, co Szymon ma do powiedzenia na ten temat. Niewiele, bo totalnie nienostalgia podobała mi się bardziej. Miałem wrażenie, że to była spójniejsza opowieść i bardziej była narracja, tam była konstrukcja jakaś. Mimo, że nawet w tym komiksie autorka przypomina o sporze. Tak, przestań mi przerywać. Szymon teraz mówi. Samcze, mansplaining Adama Gawędy po prostu. Nie przerywaj drugiemu. Ble, ble, ble. Ja po prostu sobie myślę tak, że oczywiście, że można się odnieść, można zrozumieć, można dowiedzieć się, natomiast momentami jest to po prostu opowieść umiarkowanie przekonująca, chaotyczna i nie do końca przekonująco sklecona w całość. Mnie zirytowała jeszcze jedna rzecz, która nie jest bezpośrednio związana z tym komiksem, tylko z jego percepcją.
pomijając fakt, że totalnie nie nostalgia, też bardziej dla mnie była przekonująca na tym poziomie ilustracyjnym właśnie. Kilka recenzji czytałem tej książki, tego komiksu, w których nagłówki brzmiały w stylu drugi komiks Wandy Hagedorn. Co o tyle mnie irytuje, że jak wiadomo, komiks jest zawsze, no, składa się i z tekstu, i z ilustracji. I tu współautorstwo Oli Schmidl zostało zupełnie pominięte w tych nagłówkach prasowych, co świadczy o tym, że w dalszym ciągu część dziennikarzy zajmujących się literaturą nie wie, na czym polega sztuka komiksu. Nie wie, czy to się czyta, czy ogląda. Ja muszę tutaj już poprosić o postawienie kropki, chociaż uważam, że jest no, drastyczny rozjazd w percepcji tej opowieści pomiędzy nami i niestety on zależy od płci, a właściwie powinnam powiedzieć na szczęście spiralę, dla was. Po prostu nie zrozumiecie. Po prostu wy nie rozumiecie podwójnych standardów, które są nadal stosowane ale ja w życiu. Rozumiem, nie rozumiesz. Doskonale rozumiem, wszystko, co powiedziałeś do tej pory świadczy o tym, że nie rozumiesz, jak są chowane dziewczynki. Zwichnięty przez te tysiące lat stawiamy tego, co mężczyźni z tym robili i pozamykali jeszcze widzisz, właśnie o tym jest ten na komiks. Tak długo. Jak dobrze, że zepsuł, próbuję po powiedzieć, zepsuł. Że stawiamy kropkę, a ty i tak wiesz lepiej i musisz mówić dalej. Jak dobrze, że nic nie powiedziałem. Ważne jest... Chociaż chciałem. A może jednak? Przy kolejnych tych. Tam jest taki jeden moment, kiedy pada pytanie, czy rewolucja totalna, czy intymna rewolta. I to jest moje z kolei zastrzeżenie do tego komiksu, że Wanda Hagedorn nie przewidziała, no nie mogła właściwie tego, że my tutaj jesteśmy w stanie totalnej rewolucji w Polsce, mam wrażenie. I że u nas już to pytanie jest nieaktualne, bo i intymna rewolucja, i rewolta na ulicach to się po prostu może połączyć. Wszystkie kolory świata, Agory. Przechodzimy do propozycji, która, no właśnie, nadmiernie dydaktyczna, czy niezwykle potrzebna? O matko, to mnie zaskoczyłaś. Nie, niezwykle potrzebna. Dużo bardzo ciekawych tekstów, dużo ciekawych opowiadań dla dzieci w trzech grupach wiekowych, bo tak to zostało pomyślane. Powiedzmy troszkę jakby o genezie tej książki. Wszystkie kolory świata to jest zbiór opowiadań przygotowanych przez 43 pisarzy i ilustratorów. Oni stworzyli tę książkę, żeby w różnych celach prawdopodobnie, ale również po to, żeby wspomóc Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci. Instytucja jest to bardzo potrzebna, telefon jest bardzo wykorzystywany no i musi być wspierany ze środków niepublicznych, bo jakoś tak niestety wyszło. W każdym razie jest to zbiór tekstów, w których poruszane są bardzo różne zagadnienia, różne też problemy. Tekstów uwrażliwiających, uczących empatii, zrozumienia, pokazujących, że każdy może być inny. I to właśnie, co ciekawe, zostały one tak uszeregowane od najmłodszych dzieci do najstarszych, żeby dziecko rosło razem z tą książką. Tak? To nie jest książka do jednorazowego czytania, tylko do tego, żeby po nią sięgać na kolejnych etapach życia. Ważna jest też tutaj ta strona graficzna. No, tak naprawdę najlepsi współcześni polscy autorzy i ilustratorzy zostali zaproszeni do tego projektu. Co ważne, wszyscy pro bono się przyczynili do powstania tej książki. No to może się wytłumaczę z tego mojego pytania przedziwnego, bo tego nie mówisz. No, te teksty jednak mają wizję świata, która sprowadza się do ilustrowania za każdym razem hasła tolerancja. No ale twoje pytanie pierwsze było jak najbardziej zasadne, bo ta dydaktyka jest tutaj i jest czasami ona nawet za bardzo, że tak powiem, no jest czasami no tak, bywa no na jest to nachalna. Pewna teza. Tu, tak, jest tutaj przyjęta pewna teza i być może przez to, że jest takie nagromadzenie tych tekstów, to ja jest to właśnie to, co powiedziałeś, że jest trochę nachalne, bo każdy z tych tekstów prawdopodobnie, gdyby był czytany osobno, to nie byłoby aż tak nie, mocno. Ja raczej chciałam powiedzieć, że niektórym to pisanie z tezą wychodzi lepiej, niektórym gorzej ta teza. Tak, to I na tym polega problem. Tak, ale wydaje mi się, że nigdy dość tekstów poruszających jednak jakieś problemy i uwrażliwiających na problemy, z którymi dzieci mierzą się już od najmłodszych lat i które być może po jakimś czasie będą kolejnymi komiksami typu twarz, brzuch, głowa, tak, owocować. Mierzą się i radzą sobie z nimi coraz lepiej, przynajmniej dzieci, mam takie wrażenie. Istotne jest to, że pisarki, pisarze, ilustratorki, ilustratorzy, którzy w tej książce się pojawiają, to jest rzeczywiście creme de la creme polskiej literatury.
literatury dziecięcej i swoim autorytetem podkreślają istotność zawartej tu tematyki. I rzeczywiście jest przykro, że musimy tłuc sobie i dzieciom do głowy rzeczy, które są oczywiste, ale musimy. Dla mnie jeszcze jednym miłym, bo rzeczywiście różnie sobie, różni twórcy tu radzą, natomiast fajne w tej książce jest również to, że przy zalewie książek z gatunku non-fiction dla dzieci, które poruszają tak zwane trudne tematy, tu mamy do czynienia z literaturą, poza chyba jednym tekstem, to są rzeczywiście po prostu opowiadania. Adam. I jedno zdanie dosłownie. Edukacja jest chyba takim najlepszym sposobem na rewolucję. Dobra edukacja młodych, najmłodszych, to jest naprawdę najwłaściwszy kierunek rewolucji i ona rzeczywiście wtedy się może udać. Dochód z tej książki, jeszcze raz przypomnę, jest przeznaczony na wsparcie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Uwaga, będę podawała ten numer 116-111. 116-111. Warto mieć ten numer gdzieś pod ręką i warto go dać dzieciom. Tak, tak, żeby wiedziały, warto że mówić mogą, dzieciom, tak, że mogą, jeżeli są w trudnej sytuacji i niekoniecznie chcą rozmawiać z bliskimi sobie dorosłymi, to że jest taki numer i warto pod niego dzwonić. 116-111 i przechodzimy do 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci. Admirałowie wyobraźni, no to jest... To nie jest, to jest książka dla dzieci. Kompletnie się nie zgadzam. To jest książka dla dzieci również i zaraz wytłumaczę dlaczego. Natomiast to jest przede wszystkim wielka książka, żywy bardzo dowód, ciężka. Żywy dowód, o jaki coraz trudniej ostatnimi czasy, żywy dowód na to, że nad Wisłą istnieje cywilizacja. I jednocześnie jest to absolutnie Krakowie. Konieczna lektura dla fanów, nie wiem, chociażby polskiej reprezentacji piłki nożnej. To jest książka obowiązkowa dla tego typu grup, które są złaknione sukcesów polskiego oręża na arenie międzynarodowej, który to oręż ponosi, jak wszyscy wiemy, fiasko za fiaskiem od Husaria, wielu od już lat. Natomiast te porównania w męskich głowach, nie? Oręż, Husaria. Husaria, powiedziała Kasia. Byłam na wojnie, miałem strzelbę, pyk, pyk. Tak też kończąc batalistyczną metaforyką, jest to książka, która zbiera to, co w ilustracji literatury dziecięcej polskiej w przeciągu ostatnich 100 lat najważniejsze i najlepsze. Za tą książkę odpowiedzialni są Boguszewska, Broda, Cackowska, Cieślak, Friedrich i Ambrus, Stolarska, Rybson, Wincenty Patyna, Wojnarowski, Zając. Przeczytałem tylko nazwiska, żeby zaoszczędzić czasu. Natomiast ona też jest fajnie pomyślana, bo jest pomyślana jako taka nieopracowanie naukowe, tylko bardziej coffee table book. Są zebrane te ilustracje w bardzo różne hasła przez ciekawe, abstrakcje, tak, przez anioły. Jest tu też, Adamie, komiks na szczęście. Nieoczywisty sposób. I komiks zresztą został potraktowany dość uczciwie. Bo tam jeden jest, to jest tych szybko wyczytanych, który lubi się zajmuje, więc tam... Opiekował się niepotrzebną dziedziną sztuki. Oddał sprawiedliwość. Jest to książka, która robi absolutnie piorunujące wrażenie, bo to bogactwo, no już stuletnie, jakby nie patrzeć, jest niesamowite. Fajne jest też to, że w każdym z tych podrozdziałów, które są tu ułożone alfabetycznie, jest zarówno przeszłość, jak i przyszłość polskiej ilustracji, no z kilkoma wyjątkami, jak na przykład okupacja, gdzie zebrane zostały rzeczy z jednego okresu. No, arcyprzyjemność. Tak, arcyprzyjemność i arcydzieło. Myślę, że właśnie to przemieszczanie się między czasami jest wyjątkowo ciekawym doświadczeniem, ale też to, o czym mówiłeś, to pogrupowanie w tematy zupełnie nieoczywiste, ciekawe, czasami aż zadziwiające, jak się tutaj twórcom tej książki udało właśnie podobierać te ilustracje. No i tak, i znajdziemy tam też te wąskie talie Szancera, o których już mówiliśmy wcześniej. Ja się chciałem tylko wytłumaczyć, dlaczego z tej swojej początkowej niezgody na to, że to nie jest książka dla dzieci, bo to oczywiście książka jest adresowana do czytelnika dorosłego, natomiast te dzieciaki, które uwielbiają atlasy, encyklopedie i tego typu skarbnice różnorodności, przeglądają ją regularnie, jak już będą w stanie
stanie unieść ją w rączkach, co jest dość skomplikowane, ale testowałem to na własnym 5-latku, który długie chwile z tą książką spędził. To może... Musimy wpuścić trochę miasta do środka, nie wiem, czy słyszycie. Już jadą po was za te wszystkie teksty, nie? które wypowiadaliście dotyczące... Albo po nas, wiesz, bo to albo po nas, także rozszalałyśmy się z tą... A w ogóle nie wiem, czy wiecie, że kiedy mówiliście, to przyszedł Krzysztof Warnikowski z żoną i w ogóle tak cały czas patrzy, kto jeszcze przejdzie, bo też wszedł nasz gość naszego odcinka. Popatrzył i powiedział, gdzie nie spojrzę, to mówią o kulturze, co się dzieje. Rewolucja. Dobrze, czy ktoś jeszcze chce dodać... Ja bym może tylko znowu coś tam wrzucił, że no bogactwo i jeszcze raz bogactwo wyobraźni naszych rysowników, ilustratorów jest porażające i powalające. Ja będąc małym chłopcem, albo małym człowiekiem, lepiej powiedzieć, stykałem się w oryginale z mnóstwem właśnie tych ilustracji zaszytych w różne książki, książeczki, opowieści i robiło to na mnie piorunujące wrażenie i dlatego jako stary tetryk ciągle robię w komiksie i w obrazkach, bowiem te obrazki w mojej głowie zostały już na zawsze. I to potęga tej wyobraźni. Nie ma potrzeby, żeby każdy robił wyznania, naprawdę. Ale ja muszę, ponieważ Adam się cofnął do swojego dzieciństwa, to ja też się cofnę. Ono upływało w wydawnictwie Nasza Księgarnia. Nasza Księgarnia, która obchodzi w tym roku 100 lat. Nie mówię, że było to 100 lat temu. W każdym razie bardzo wiele z tych książek, które możemy zobaczyć w tej książce, właśnie tam zostało wydane. I miałam z nimi do czynienia i z tymi ilustracjami, też nie jako ilustracjami w książce, ale jako prawdziwymi obrazkami. Uwaga, bo ja teraz wprowadzam takie hasło. Wszyscy pewnie zadrżą z przyjemności. Saga. Wspaniałe, prawda? I to nie chodzi o herbatę, tylko właśnie może byśmy się zwrócili po sponsoring. Byśmy tak sobie tutaj siedzieli, pili herbatkę, stukali tak. I raz na jakiś czas mówili o jakichś sagach. Walory smakowe przekazywali to nie dźwiękowo. My możemy się zwrócić tylko o wydawnictwo literackie odpowiedzialne za najnowszą powieść Ignacego Karpowicza. Cicho, cichutko. A ja zapamiętałem cicho, cichuteńko. No bo ty jesteś z Krakowa i tak masz tego turnała tam w głowie grać. Dobrze, no. Saga jak saga. Na początku w ogóle trudno jest o sagę podejrzewać. Ta książka ma dwie bardzo wyraźne połowy i jeszcze do tego taką kodę, chciałoby się powiedzieć, która to wszystko zbiera. Ja muszę przyznać, że ja podchodziłem do tej książki jak do jeża i to podejście utrzymywało się przez początek lektury i druga część i później domknięcie tej powieści kompletnie wywróciło mi jej odbiór. Niejaki pisarczyk relacjonuje odchodzenie swojego bliskiego przyjaciela, Misia, relacjonuje też ich relacje, o Jezu, brzydszego zdania nie można wymyśleć, w każdym bądź razie próbuje ją uzasadnić w świecie bardzo nam współczesnym, w świecie, jak wiemy, pozbawionym bogów i innych kulturowych gorsetów, na których relacje międzyludzkie można było budować. Opowieść Anny Ani, która jest drugą częścią książki, nie tyle co wywróciła tą książkę do góry nogami, ale była niezbędnym absolutnie dopełnieniem opowieści i Misia, i pisarczyka, a później zebranie tych wątków do kupy jeszcze bardziej mi zaimponowało. I tak jak w pierwszej części miałem przekonania, że Karpowicz trochę się sili, trochę się popisuje, sprzedaje mi żarty, które nie są dla mnie przekonujące, no to później zrozumiałem, że mam do czynienia z głębszym traktatem egzystencjalnym opowiadającym o totalnie obezwładniającej i jakiejś determinującej nasze życie sile bądź siłach. To tyle, żeby też nie spoilerować za bardzo. Nie wiem, co wy myślicie o tej książce. Moje wrażenia są jakby zupełnie odwrotne. Jacek zatarł ręce, więc chyba będzie bił. Dobry, a koniec skrzeniony. Tak, to znaczy ja uważam, że oczywiście konstrukcja jest tu ciekawa, nie możemy za dużo powiedzieć, bo te dwie pozornie całkowicie odrębne historie się potem w jakiś sposób łączą i to jest dopiero gdzieś pod koniec wyjaśnione. Natomiast jak czytałem tę książkę, to znacznie bardziej prawdziwsze wydawały się relacje Misia i pisarczyka niż ta opowieść o Ani, cała historia jej rodziny. Potraktowana dość pobieżnie i powiedziałbym dość sztampowo, mimo że dzieją się tam rzeczy ważne, wyjątkowe, tragiczne, które aż się prosiły o dobre ujęcie literackie. Tam ta pobieżność i taki chłód Karpowicza bardzo mi przeszkadzał w tym. Ta oschłość i ten chłód mi także przeszkadzały i są literaci, z których intelektem ja się zderzam i nie chłonę i
się po prostu przed tym wzbraniam. No nie trafiło to do mnie niestety. Nie będę się pastwił ani mówił źle, bo warsztatowo umiejętności są. Intelektualnie umiejętności są. Natomiast powieściowo to mnie zupełnie nie przekonuje. Znowu jadą po was. Stawiamy kropkę, zatem... Możemy przedstawić naszego dzisiejszego gościa, którym jest Beata Chomontowska. Zapraszamy do nas. Tam jest miejsce dla ciebie. Chcemy porozmawiać oczywiście o twojej najnowszej książce, ale przede wszystkim powitać cię w tej pandemicznej sytuacji naszej pracy. Czy ty już jakoś tak okrzepłaś? Czy dla ciebie pisanie jest dobrym sposobem, żeby się oddzielić od tej pandemicznej rzeczywistości? Jak to przebiega? Pisanie skończyłam właśnie przed pandemią i to było straszne, bo później wpadłam w czarną dziurę pandemiczną z moją książką i z próbami jej wydania. A ucieczką są dla mnie teraz studia podyplomowe. Więc... Studia online w domu, tak? Że się siedzi i się pobiera nauki. Beata Chomontowska jest znaną nam wszystkim eseistką, reportażystką, bo to chyba tak trzeba by było powiedzieć. Natomiast mamy do czynienia z książką, która jest debiutem prozatorskim, o ile się nie mylę. A się nie mylę. Nie do końca, ponieważ jedna książka nie do końca była fabularna, ale to był taki, powiedziałabym, próbka fabularna. Natomiast tu mamy do czynienia z pełnoprawną, wielowątkową i co najważniejsze, krakowską powieścią. Kraków, ulica Chopina, to może naprawdę... Ale przede wszystkim krążownik. Ja po prostu nie mogłem się naczytać tych opisów, bo byłem w środku krążownika wielokrotnie i zajmowałem się może nie aż tak zajmującymi przedsięwzięciami jak bohaterki i bohaterowie książki Beaty Chomontowskiej, ale jednak to doświadczenie absolutnie piorunujące. Ale nim opowiadamy o krążowniku, pytanie w ogóle skąd pomysł na tak wariacką powieść, która mam wrażenie jest próbą, jakąś literacką próbą pogodzenia tego, co współczesne z tym, co krakowskie, czyli oldschoolowe i takie... Pokryte tu kreśle. Adam zaraz się zacznie pastwić pewnie, więc nie będę szukał, deprecjonujących gról kraka przymiotników. Tak, zwłaszcza, że pisząc książkę byłam też stypendystką miasta Krakowa, więc to by było. Ale skąd pomysł? No z jednej strony po prostu przyszło mi do głowy pierwsze zdanie i parę kolejnych zdań i tak miałam jakieś kilka stron. Po drugie chciałam opisać, znaczy wiedziałam, że chcę opisać perypetię pewnego zbliżającego się do pięćdziesiątki mężczyzny, który mieszka z mamą, co jest raczej... W Krakowie popularne. bardzo możliwe. Jest to popularniejsze na pewno niż myślimy, bo jest to też wypierane. To jest taki trochę temat wstydliwy. Ty wspomniałeś o esejach czy książkach reporterskich. Pisząc tę książkę, ja na pewno chciałam się już uwolnić od tego bagażu i moim marzeniem było wprawienie się w taki stan trochę umysłu dziecka. To znaczy tak jakby piszę sobie pierwszą debiutancką książkę i w ogóle się nie przejmuję, będę szukać dla niej dopiero wydawcy. Może w ogóle myślałam, żeby ją wydać pod pseudonimem, takie też miałam rozważania. I, no a co do samej fabuły, no to później ten taki nurt dzienny, czyli mniej więcej pewien szkielet opowieści zaczął się przeplatać z nurtem nocnym, czyli tą podświadomością gdzieś tam samo spływającymi różnymi obrazami i pomysłami. Pozwólcie mi zacytować to pierwsze zdanie, bo ono jest świetne, właściwie trzy pierwsze, które przyszły do głowy ci, jak rozumiem. Wycięli mnie z matki, gdy była już stara. Wiedziała, na co się naraża. Na widok jej spuchniętego brzucha sąsiedzi szeptali między sobą, że wyjdę stamtąd niechybnie, z trzema nogami, a może i z ogonem. Wiecie, że miałam babcię w Krakowie i takie historie tam po prostu powszechnie opowiadano właśnie. Kobieta, które puchną, potem nie wiadomo, co się dzieje. Ja czytając książkę miałam oczywiście, bo tam się, myślę, dałoby podporządkować do różnych historii różne gatunki i to jest fantastyczne. I zaczyna się też awanturnicza, bo ta historia z mężczyzną podszywającym się pod ojca bohatera jest absolutnie cudowna. Ale chciałam też, na samym początku się pojawia hasło Szopka Krakowska i chciałam zapytać właśnie o... No, to jest taki trochę nowy gatunek literacki, bo ta książka też jest taką szopką krakowską. Tak, to super. Stworzyć nowy gatunek. Tak. Z szopką jest historia taka, że
kiedy właśnie odbierałam to, ten dyplom stypendialny, pierwszą rzeczą, jaką ujrzałam w magistracie krakowskim, wchodząc tam, była gigantyczna szopka na podwyższeniu, bo się okazało, że szopka dołączyła do grona dyscyplin stypendialnych akurat w tym roku. I później jakoś ta szopka mi nie chciała wyjść z głowy i zimą zaczęłam studiować regulaminy szopek autentycznie i sobie oglądałam te szopki w Celestacie, się tam przyglądałam im, jakieś książki zakupiłam stare i myślałam, że w ramach odciążania głowy przy pisaniu będę sobie manualnie konstruować, tak jak puzzle się składa, prawda, to bo ja będę sobie składać szopkę. No ale niestety byłam zbyt leniwa, żeby się tego podjąć, więc tak mi olśniło, ale w sumie mam usprawiedliwienie. Właściwie to, co robię teraz, jest swego rodzaju szopką. No i tak zaczęłam o tym myśleć. No, bohaterowie tam się pojawiają różni. Trochę się robi ta opowieść szkatułkowa, rozrasta się oczywiście te kolejne pokolenia, potem trafiamy na to piętro w redakcji i przez kolejne razy odwiedzamy panów. I rzeczywiście ja już w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że już prawie to widziałam właśnie w tej jaskrawości, w tych kolorach, w tym błysku krakowskiej szopki, ci bohaterowie kolejni po prostu tam się pojawiający. Więc to dlatego z pełną świadomością powiedziałam o tym nawiązaniu i o tym, no może nowym gatunku literatury. Tak, natomiast wspomniałaś o tym, że zaczęłaś o szopkach czytać. Ja mam wrażenie, że w ogóle twoje wcześniejsze reporterski warsztat pracy nie poszedł jednak w zapomnienie przy robocie nad tą książką. Ja tuż przed lekturą twojej książki czytałem biografię Zygmunta Nowakowskiego, którego wspominasz w posłowiu. I ja z kolei czytam umiarkowane ilości non-fiction i nie znam historii swojego ukochanego, przebranego miasta, jakim jest Kraków. Natomiast przeczytawszy tą biografię Nowakowskiego bezpośrednio przed i bywawszy w takich miejscach jak Krążownik właśnie, no wiem, że tu realia historyczne jednak są oddane, jak Pan Bóg przykazał, a potraktowane z pewną dozą dowolności tam, gdzie trzeba. Tak było? To prawda. Rzeczywiście spędziłam sporo czasu wdychając kurz starych gazet w Bibliotece Narajskiej, bo to jeszcze wtedy bez masek przedpandemicznie. Istotnie, z jednej strony to faktycznie chciałam trochę tak rzucić, cisnąć garścią może cekinów i konfetti w czytelnika, żeby się wciągnął w opowieść i pobawić się różnymi konwencjami, tam powieść szkatułkowa, różnymi nawiązaniami, też zaszyć takie rodzynki tam, różne odwołania. A z drugiej, no wiedziałam, że powieść musi mieć jednak konkretne ramy. I gdy zaczęłam sobie studiować historię Krążownika, oglądać też zdjęcia w NAC-u, bo to przede wszystkim zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym, to znalazłam tam zupełnie darmowe, rozmaite pomysły. I też było coś bardzo dziwnego, ponieważ ja wymyślałam sobie, zaczęłam po prostu zmyślać jak z nut, jak sobie wymyślałam różne rzeczy, a później na przykład czytałam jakąś pracę magisterską o... Tak było z horoskopami i z Marianem Dąbrowskim i okazuje się, że on rzeczywiście wieszał sobie horoskopy na ścianach swojego pokoju w Krążowniku, więc tam się też zaczęły różne takie dziwne rzeczy podświadome dziać. Musicie powiedzieć, co to jest Krążownik, żeby nasi słuchacze nie byli zdezorientowani. Krążownik albo Krążownik Wielopole to jest taki gmach na ulicy Wielopole w Krakowie, który był siedzibą największego koncernu medialnego okresu międzywojnia, czyli Ilustrowanego Kuriera Codziennego. A później też się mieściły w nim cały czas, właściwie do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku różne redakcje gazet. On też bywa nazywany Pałacem Prasy. I jest to po Wawelu drugi chyba największy budynek w ścisłym centrum Krakowa. Nawet chyba większy od Teatru Słowackiego. W każdym razie wygląda imponująco w środku, co można na wklejce w okładce zobaczyć, bo ma takie otwarte galerie i rzeczywiście wygląda dość fantastycznie. No to powiedz, co w tym zanurzaniu się w pisanie jednak fikcji, chociaż jak rozumiem, to przesiadywanie w bibliotece no, było takim twoim narzędziem, które znasz doskonale od lat własnej pracy. Czym to się różni? Co ciekawszego lub co innego to daje? Oj, bardzo się różni i to jest najciekawsze właściwie w tym. To znaczy, przeszedłszy przez to, mogę już tutaj opowiadać. To się zdarza też przy pisaniu książek reporterskich, ale w mniejszym stopniu. Chodzi o sam proces, to znaczy jak właśnie uruchamia się, ja właściwie nie wiem, co się uruchamia, bo to jest trochę tajemnicze, ale kiedy zaczyna się pisać i się wchodzi w tę historię, to na przykład przypływają gdzieś z jakiejś podświadomości zbiorowej, nie wiem skąd, różne pomysły zazwyczaj gdzieś na granicy jawy i snu, to gdzieś tak przy zasypianiu, na przykład wstaje się i się coś zapisuje i potem rano to trzeba, już jak się pisze, tam trochę przyciąć i...
jest jakiś, uruchamia się jakiś taki mechanizm, który się rozpędza i na przykład wpadają w ręce same różne nieoczekiwane jakieś pomysły czy koincydencje. Jak mówię, przy książkach reporterskich też tak bywa w pewnym momencie, jak się to rozpędzi, ale tutaj jest to znacznie wyraźniejsze, więc coś tutaj jest takiego, czego nie da się do końca racjonalnie tak sobie uporządkować, że się rozpisze szkielet w punktach. Oczywiście trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, ale są niespodzianki. Niektórzy mówią, że to talent po prostu. Natomiast czy ta wolność w fikcji jest przyjemnością podczas pisania? To była przyjemna robota? O, to jest zawsze przyjemność i ból. Ale wolność. Ale coś takiego jest. Znaczy, z jednej strony ta wolność jest świetna. To znaczy w momencie, kiedy człowiek się uwolni od rygorów pisania reporterskiego, które ma swoje etyczne różne kanony i zacznie płynąć, to jest bardzo przyjemne uczucie. A z drugiej było wiele momentów, w których ja naprawdę marzyłam. Znaczy, cieszyłam się, że mogę iść do archiwum i marzyłam, żeby zrobić jakiś wywiad, spisać go, żeby był konkret, żebym się nie musiała męczyć, jak przerobić 100 razy jakieś zdanie, albo żeby postać chciała współpracować. Więc to nie da się takie powiedzieć. Też jest to wymieszane ze sobą. Ale to jest trochę tak, że to doświadczenie reporterskie też ingeruje w proces pisania w fikcji literackiej. Znaczy, jeśli pani na przykład umieszcza bohatera w jakimś mieszkaniu, to zaraz, no ono powinno jednak wyglądać tak i tak na takiej ulicy, bo tam są takie domy. O to mi chodzi. Tak, na pewno. Na pewno chodziło mi o to, żeby topografia była wiernie przedstawiona. I to samo było z bohaterami, bo pierwotnie też gdzieś tam miałam taki pomysł, żeby nie pisać, że to jest Kraków, tylko jakoś to miasto tak zakamuflować. Po czym gdy już zdecydowałam, że jednak to będzie Kraków i tę topografię bardzo jasno zaczęłam określać oraz nadałam bohaterom imiona i nazwiska, to było bardzo ważne, to zupełnie inaczej się zaczęło dziać w samym procesie pisania. Więc to musi się jak w jakiś tam sposób ukonkretnić, nie wiem, ucieleśnić. Bardzo jest to ciekawe. Może z tego reportażu wywodzi się taki szacunek dla rzeczywistości, którego niektórzy literacy intelektualiści trochę nie mają i tak sobie bajają bez tego szacunku dla rzeczywistości. A tu oprócz tego szacunku dla rzeczywistości jest też mnóstwo dystansu i humoru. To jest taka potrzeba wewnętrzna, żeby to obudowywać humorem przy opowiadaniu, czy taki sposób na opowiadanie? Myślę, że jest to wyraz jakiegoś dystansu do świata. Trochę. Zawsze gdzieś się łapię, żeby nie traktować wszystkiego śmiertelnie poważnie, bo się wpada w patos, a ja tego bardzo nie lubię, ale też może po prostu nie umiem. Ilekroć próbowałam coś pisać tak śmiertelnie poważnie, to miałam wrażenie, że to jest straszne i trafiało to do kosza, więc to może dopiero być jakiś kolejny etap, nie wiem. Frajda jest takie słowo, które cały czas próbuje się wydostać z moich ust. I kiedy Beata opowiada, to widzę, że to był ten rodzaj też pracy, ale czytanie i bycie w świecie tej książki to jest właśnie taki stan, za który chciałam ci bardzo podziękować. Coś jeszcze chciałeś dodać, Szymon? Tak, bo mam wrażenie, że za mało powiedzieliśmy o samej książce ciągle. I humoru jest tu rzeczywiście bardzo dużo, dystansu jest tu dużo, jest bardzo dużo wątków. Natomiast musimy sprostać to, co powiedzieliśmy na samym początku, bo to nie jest książka o panu pod 50, który mieszka z matką. Jest to przede wszystkim książka o matce, o babce, o Filomenie, o Wandzie i tak dalej, i tak dalej. I to one są moim przekonaniem głównymi bohaterkami. Wypisałam te wszystkie astrolożka, tramwajarka, malarka, ktoś jeszcze był, opozycjonistka, no w każdym razie dużo fajnych feminatywów. Bardzo dziękuję, bo to miło, bo to było to bardzo miłe. Że my dziękujemy, że ta książka że radość z tego jakaś była z czytania, bo to nie stawiałam sobie jakichś też super ambitnych celów, tylko wystarczyłoby mi, jeżeli będzie się przyjemnie czytała. O, i sprawi radość. Puentą taką niepisaną i między wierszami tej książki jest też to, że tego świata, czyli świata panów redaktorów i pani redaktore i gazet i w ogóle prasy drukowanej, już dawno minął, nawet w krakowskim krążowniku. No kochani, ale nie możemy mieć takiej puenty dzisiejszego spotkania. No nie, kto właśnie się zgłasza do tego, żeby wygłosić optymistyczną puentę? Jakieś dobre słowo na zakończenie. Ta książka mnie uradowała. Adam Gawęda. Bardzo dziękuję. Dziękujemy przede wszystkim Beacie za to, że była naszym gościem, Beata Chomontowska. Dziękuję pięknie. To był 8. odcinek Nowego Tygodnika Kulturalnego, który prowadziliśmy i nadawaliśmy z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Wszystko, co jest na tych stołach, możecie zabrać po zakończeniu odcinka. Przypominamy, że będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i kontakt, więc można do nas pisać, można nas szukać w mediach społecznościowych. No i przypominamy, oczywiście teraz wszyscy próbują wyrwać sobie
ilustracji, księga ilustracji. Przypominamy o tym, że jesteśmy w serwisie Patronite. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia w kolejnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.